Czas na skrót informacji z budowy metra na odcinku zachodnim. Cześć, znowuż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Zapraszamy do Metra. Dzisiaj będzie bardziej odcinek na zasadzie skrótu informacji z tego, co ja wiem, bo zdjęcia nie są najnowsze, ja to wiem. Ale po prostu cały czas czekam, aż dron wróci, a szkoda byłoby, żeby poprzednie zdjęcia się zmarnowały. Dlatego teraz możecie zobaczyć, jak wygląda KD-06. Halo, halo, Sykut, co tam u Ciebie się dzieje? Od razu uprzedzam, połączenie jest z przeszłością. Dzień dobry, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się aktualnie na Awoli, przy KD-06. Aktualnie wyjmowane są tutaj dwie tarcze. Tarcza Elizabeth i tarcza Krystyna. Na ten czas zwężono drogę na czas tego zabiegu. Najprawdopodobniej, gdy oglądacie ten materiał, tarcze zostały już wyjęte i wszystko wróciło do normy. Na innych stacjach tego odcinka, na poziomie 0, widać już budynki. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Sykut powiedział, prawdopodobnie oglądacie to już po wyjęciu tarczy. Ja wam powiem, że na pewno tarcze już są wyjęte od jakichś blisko chyba 2 tygodni. I ciekawostka jest taka, w sensie ciekawostka jeszcze będzie. Ale Krystyna była wyjęta najpierw, a potem została wyjęta Elizabeth około tam 6 godzin albo 5 później, jeżeli dobrze pamiętam. Wy to teraz widzicie, jak były wyjmowane obydwie tarcze. No stoją cały czas przy ulicy Górczewskiej, aktualnie są rozkładane na mniejsze części, żeby dało się je zawieźć do magazynów Gulermarka i prawdopodobnie jeszcze je zobaczymy na budowie metra na Karolin. Są przynajmniej takie szanse, raczej nawet bym powiedział dosyć duże. Także tak, na komorze demontażowej tarcze zostały zrobione, obydwa tunele już są w całości zrobione i to jest, bym powiedział, największy big news z tego odcinka budowy. Ale oczywiście nie tylko, bo też trochę jest tej pozostałych rzeczy. Także tak jak widzicie, tak wygląda nasza KD-06. I tutaj jeszcze specjalnie macie zdjęcia z drona, gdzie widzicie, jak wyglądały obydwie tarcze, zanim jeszcze zostały wyjęte. Właśnie świeżo w grudniu jeszcze udało mi się zrobić te zdjęcia, zanim właśnie zostały wyjęte, jak obydwie stoją, a właściwie leżą tam w tym miejscu. Także to bardzo dobrze tutaj podsumowało. Ale idziemy dalej, czyli tak, na górze Czewskiej cały czas ma podwójny ruch, czyli lewy pas Górczewskiej to jest w dwóch kierunkach i prawy pas Górczewskiej też jest w dwóch kierunkach. Natomiast przejdźmy do C05 Urlyków. No tutaj sytuacja jest dosyć ciekawa. Po pierwsze, ulica Górczewska zmieniła swój bieg, to znaczy jest aktualnie no można by powiedzieć, że nawet po południowej stronie naszego placu budowy, ale ja bym powiedział, że bardziej po środku niż na południowej. Białowiejska zmieniła tutaj sobie trochę drogę, aktualnie teraz ma właśnie połączenie bezpośrednio z ulicą Górczewską, co na plus. Chodniki zostały utrzymane, ciągi pieszo zostały pozostawione. Teraz ciąg pieszo-rowerowy ciągnie się przez parking na wolę parku, to jest trochę więcej na okrągło. To jest na pewno dosyć ciekawa atrakcja. No i moje punkty widokowe w większości pozostały na swoich miejscach. I teraz co ciekawe, jeżeli jedziecie tam autobusem, możecie zobaczyć już wystające windy w niektórych miejscach i przyszły tam szyby dla wentylatorni. Są już budowane w niektórych miejscach, a to tak będzie bym powiedział w niektórych, przyszłe wyjścia do stacji właśnie tutaj na Urlychowie. Także tak wygląda mniej więcej sytuacja na górze. Chyba schodów ruchomych jeszcze nie są zmontowane, z tego co pamiętam. Natomiast jeżeli sobie zejdziemy na poziom minus 1, tam aktualnie trwają prace murarskie, przy takim wysokim, bym powiedział, zaawansowanym etapie. I inne tutaj, żeby to coraz lepiej kubatura stacji wyglądała o wiele bardziej, żeby po prostu zbliżała się do kolejnego etapu, a zresztą cały czas mamy aktualnie prace murarskie od ostatniego odcinka, a na poziomie minus 2 jest już naprawdę zaawansowane są prace na terenie właśnie stacji, pod peronia, peron sam z siebie też już całkiem nieźle idzie, nie ma też już tutaj żadnych prac związanych z TBM-ami, bo wszystko jest zrobione i jest już tam przygotowane w niektórych miejscach nawet pod tą wylewkę, na której będzie się w przyszłości torowisko. I tu ważna rzecz jeszcze, którą wam chciałem powiedzieć, to jest to,
że pomiędzy tunelami są robione też takie łączniki i one aktualnie właśnie w tunelach są robione. Takie ewakuacyjne te łączniki, że jakby coś, to możecie, wiecie, przejść do drugiego tunelu. I te łączniki właśnie już w najbliższym czasie aktualnie są robione. One będą na każdym tunelu pomiędzy wentylatornią i pomiędzy innymi stacjami. Pomiędzy KD też będzie. Dobrze, tak wygląda CZ5, bo to ma być skrót informacji, więc przechodzimy od razu do kolejnej stacji, a właściwie do wentylatorni. No i sytuacja na wentylatorni V05 jest bardzo ciekawa. Ponieważ, po pierwsze, to jest pierwsza wentylatornia w Nabemowie. No ale to chyba nie jest akurat nic bardzo odjechanego i... Znaczy, no ciekawe to jest, ale po pierwsze, ulica nie zmieniła swojego biegu, nie mamy żadnych większych zmian na górze, nic nie widać, żeby się cokolwiek zmieniło, poza tym, że pojawili się tam pracownicy Gulenmarku i faktycznie są jakieś dźwigi, coś się dzieje. A tak naprawdę, co się tam dzieje? Na poziomie -1 aktualnie prawie już trwają tam większe już prace murarskie, przygotowanie do części systemów tam do zrobienia już, a na poziomie -2 jest już powoli robione i łączenie z tunelami dla naszej właśnie wentylatorni. Także to się tutaj najbardziej zmieniło. No i dochodzimy do największego obiektu na tej części budowy metra, czyli do stacji. No i tak, normalnie wiadomo, co ja bym tutaj powiedział, że to jest stacja C04, ale zmieniła nazwę. Nie mogę powiedzieć, że to jest Powstańców Śląskich, bo jest to stacja Bemowo. Tak, to jest ważna rzecz, która się wydarzyła w międzyczasie. No i tak, jak wygląda sytuacja na tej stacji? Jest, bym powiedział, taka sama prawie jak na całym odcinku. Znaczy, jedna rzecz się zmieniła. Gudrzewska też zmieniła swój bieg i z tego, co widzę, to nie do końca zostało to zaktualizowane na OpenStreetMap, ale dobra, już nie będę im tam marudzić, bo akurat ulica Gudrzewska tak często zmienia swoje kierunki i jest po lewej, po prawej stronie, że nawet mogę im dodawać to, że jeszcze tego nie zaktualizowali. Co ważne, ścieżki rowerowe i chodniki zostały utrzymane dookoła randa, ale może przejdźmy od razu do stacji. Stacja Bemowo, bo tak się będzie nazywać najprawdopodobniej, tego już nie zmienią, na poziomie -1 są już robione wyjścia. Zwłaszcza na środku ronda już tam pojawiają się główki, windy, szyby do wind na rondzie już właściwie chyba są wszystkie, z tego co pamiętam, powstały. Oczywiście nie w całości, nie są w całości jeszcze nigdzie zrobione. To ciekawostka, na Brudnie już niektóre wyjścia są w 100% zrobione, nawet na Zaciszu. Natomiast wróćmy do Bemowa. Na Bemowie na środku już też powstają nasze wyjścia z tutaj schodami i schodami i ruchomymi. Nie powiem wam, gdzie będą schody ruchome, chociaż mam taki schemat, ale to pozostawię na kolejny odcinek, gdzie będziemy trochę bardziej tutaj to nad tym się rozwodzić, bo gdzie konkretnie będą schody ruchome, też będę na ten temat dużo mówić. Co dalej? Na poziomie -1 oczywiście prace murarskie trwają. Takie tam wykończenia murarskie, bym powiedział, na wyższym poziomie. No i nie da się tutaj przygotowania do tych wyjść w większości, tak? Po jednej, po drugiej stronie ulicy Gudrzewskiej aktualnie do tego trwają prace. Na poziomie -2 pod peroniem, peron i tutaj jeszcze pod torami, właśnie tutaj ta zalewka jest już aktualnie robiona, to wszystko jest na dobrym. Prace murarskie też już tam się jakieś takie rozpoczęły, z tego co pamiętam, także tam jest bardzo dobrze to idzie. I część stacyjna naprawdę jest na dobrym etapie, wszystko tutaj idzie w dę. Pod rondem na poziomie -2 wiemy, że jest tunel i tam aktualnie, nie pamiętam, czy już jest zrobiona wylewka, czy na razie jeszcze są zbierane jakieś elementy z... Znaczy z TBM-ów to już na pewno nie, bo TBM-ów to tam od dawna nie ma, ale wiemy, o co chodzi. I dochodzimy do torów odstawczych za stacją CZ4. No i tutaj sytuacja wygląda dosłownie tak samo. Czyli na -1 i -2 po prostu prace murarskie, sprzątanie, dokończanie tam wszystkich ścian, jeśli jeszcze jakieś nie zostały zrobione. I głównie, w głównej mierze, tak to na tej części przynajmniej, z tego co pamiętam, wygląda. Na górze widzimy jeszcze jakieś żurawie od faktycznie Udobku czy innych rejonów, ale niektóre z nich po prostu się zwijają, a część z nich po prostu pozostaje jeszcze do wznoszenia większych elementów do metra, w sensie takich technicznych jakichś tam elementów. I ten Teges. No wiadomo też, że przecież szyny, przynajmniej z tego co pamiętam, nie wszystkie będą jeździć prosto z kabat. Część będzie na pewno właśnie spuszczana na właśnie, z tego co mi się przynajmniej wydaje, na CZ4 Bemowo. Mogę się w sumie dopytać o nich, bo to jest ciekawe pytanie. To proszę mi przypomnieć w komentarzach, że o to mam się zapytać w punkcie.
No i tak, jeszcze tutaj jedną ciekawostkę wam powiem, zanim przejdziemy do Sykuta. To jest to, że aktualnie możecie wylicytować z WOŚP, ładne sumy, ale możecie wylicytować z WOŚP niektóre rzeczy. Po pierwsze, trzy takie pudełka z ziemią, które wywieciła właśnie tarcza tutaj na Bemowie podczas dowiecania się już bezpośrednio do naszego KD na Woli, także to jest ciekawostka, to nawet nie ma jakichś tam zawrotnych celów, powiedział, w sensie jest osiągalne, o. Możecie zakupić miód Metta z pasiek na STP Kabaty, możecie zakupić też neon młynów, który pozostał po budowie Metta, jest to na pewno coś ciekawego, nie powiem, że nie i chętnie bym taki kupił. Tego kosztuje, z tego co pamiętam, 5,5 na okres, kiedy nagrywałem ten odcinek, czyli dosyć dużo. I coś jeszcze, można też kupić torby i można kupić też, z tego co pamiętam, ostrze z jednej z tarczy właśnie z TBM-ów. To ostrze można zobaczyć aktualnie w punkcie informacji Metta na Brudnie. Także jak ktoś jest ciekawy, to zachęcam, to możecie zobaczyć, jak ona wygląda, bo ja tam akurat dzisiaj byłem, czyli dla was to jest w czwartek. No i tak, jeżeli macie jakieś konkretne pytania, to możecie mi zadać je tam pełną listę w komentarzach, to ja później się dopytam, odpowiem w kolejnym odcinku lub dopytam się punktów, bo ja zawsze lubię się dopytywać, a teraz połączmy się z Sykutem. Halo, halo, czas na ciekawostkę. Tarcza Krystyna oraz tarcza Elizabeth, które aktualnie są stąd wyjmowane, zaczęły pracę później, a skończyły wcześniej niż tarcze na odcinku brudnowskim. Można powiedzieć, że szybciej zacząć nie znaczy szybciej skończyć. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie, tak jak słyszeliście, no taka ciekawostka może nie jest najlepszych lotów, ale przy KD akurat nie miałem zbytnio jakichś takich odjechanych, co tam by znaleźć. No tak jak mówiłem, komentarze możecie zostawić, jeżeli wam się podobało, zostawcie w ogóle. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco, kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i to tak, jeżeli chcecie być jeszcze bardziej na bieżąco, czy jakieś komentarze z Mowy o Warszawie, czy tak dalej, zapraszam na mój serwer na Discordzie Avizolandia. I jakie będą przyszłe odcinki, to mogę wam powiedzieć. W najbliższym czasie zamierzam polecieć nad Winnicę. Pojawi się prawdopodobnie, mam zamiar nagrać w lutym jeszcze, byłoby miło, Metro na Brudnie. I bardzo możliwe, że niedługo się pojawi kolejny odcinek z Metro kierunek Karolin. Bo z tego co słyszałem w właśnie punktach informacji Metta, mają być już jakieś oficjalne informacje niedługo być dostępne. Także bardzo chętnie będę się z wami nimi podzielę. No i może zajezdnia Nopol, ale to zobaczymy. Także to było na tyle i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tak jak mówiłem, to jest bardziej skrót informacji, bo żadnych zdjęć, no poza niektórymi rzeczami, z tego miesiąca nie mam. Do zobaczenia. Cześć! Dwie tarcze, które w tym momencie są wyjmowane, czyli tarcza Elizabeth i Krystyna, później zaczęły, a wcześniej skończyły. Później zaczęły pracę, a wcześniej skończyły. No tak.